Siemano moi drodzy, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku Jurassic Survival. Jak wiecie, mamy aktualizację 1.07, której dodali nowy biom o nazwie Invasion. No i dodatkowo The Wall, który możemy odblokować po wykonaniu kilku zadań u pewnego ziomeczka. Także dzisiaj wykonamy parę takich zadań. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale po aktualizacji BlueStacka skraszował mi się Jurassic Survival, a nie byłem połączony z kontem Google. No i niestety muszę zacząć rozgrywkę od nowa. Więc zaczynałem, mam 8 poziom, monety już sobie dokupiłem, mam ich 470, tu przed chwilą jednego ziomeczka podkaczyłem, trochę rzeczy nawet się sypło. Także od razu pokażę Wam moją chatkę, tutaj standardowo. Ananasy, melonasy, tutaj przepalają mi się raffinet bambu. Tutaj musimy dołożyć palm logów, żeby sobie zrobić kilka desek. No i od razu uderzam tego ziomeczka i sprawdzimy, jakie pierwsze zadanie mamy do wykonania. A więc tak, obtained it, wood obtained it, 20 sztuk, dobra. Ja będę chyba już miał, bo całą noc mi się drzewo wypalało. Wczoraj musiałem troszeczkę dłużej pograć i grałem poza live'em prawie chyba do drugiej, żeby coś tu nadrobić. Tak, jest wszystko poprzepalane, idealnie, super. Dobra. Masz ziomeczku, deseczki. No i super, dostaliśmy nie dość, że 20 apteczek. Już mamy wykonane 5% reward z tym oto zadaniu. Thank you, but that not enough anyway. Cap it out. Dobra, 20 rafinowanych bambusów. Sprawdźmy, czy mamy 20 rafinowanych bambusów. Też one się tam nam przerabiały. Ej, nie tu wariacie. Jest, 20 sztuk. To jeszcze też tutaj odłożę. O. I będzie. Plecak też odłożę mu. No i dobra, jest super. Jestem ciekaw, co później mamy do wykonania. Finalis. I co dostałem? Silencera, tak? Silencera dostałem. No okej. A, kolejne nie, myślałem, że to silencera dostałem. Kolejne zadanie to jest zabić 30 sztuk ornitoholestes, którzy występują na każdej strefie, także od razu zabieramy się do zabijania. Że na samym początku od razu uderzę na tą jakąś łatwiejszą strefę, żeby było gdzieś tutaj blisko. Leczenie jakieś tam mam, te ananasy, melonasy, ale słabo. Jeszcze za to w inwentory będę miał 20 sztuk apteczek, więc jakoś powinno to łatwo pójść. Na pewno całej rozgrywki nie będę Wam nagrywał, tylko pokażę mniej więcej, o które chodzi. Właśnie o to chodzi. Potworki, jak widzicie, 1 na 30. No to lecimy dalej. 2 na 30. 3 na 30, skrzyneczka. I o, jedzonko, duct tape'y. Reszty nie zbieram, bo stwierdziłem, że w tym sezonie po raz kolejny zacznę tą rozgrywkę, to nie będę budował na razie żadnych inkubatorów, tylko ewentualnie to zbierał gdzieś. Nie no, może inkubator postawię, ale to jakieś te posążki czy coś, nie będę tam zbytnio się nad tym rozczulał, bo to nam i tak nic nie daje. A szkoda jest tylko zbierania surowców i szkoda na chwilę obecną zachodu. Jeżeli to będzie wszystko już tak dopracowana gierka, zaktualizowana, że będzie miało to jakikolwiek sens, będę to zbierał. Pokaż, co masz w skrzynce, wariacie. Znowu jedzonko, kabelek wezmę, duct tape'a też biorę. Raptor. Kolejny raptor. Gdzie są orniki? Korniki. Jest kornik, kolejny. Zobaczymy, ile na tej strefie ich występuje. Mamy już 6 na 30. Kurde, dwa raptory. Dobra. Oczywiście wykupiłem sobie jeszcze pakiet Double Expa na parę dni, także jakoś ten level w miarę widzę idzie. Już prawie 9. Nawet nie wiem, czy sens jest się leczyć, jak zaraz poziom mi wskoczy i całe HP się odnowi automatycznie samo. Dobra, poczekajcie, jeszcze sprawdzimy, czy jakiś cycek malinowy się nigdzie nie zawieruszył. No jak widać, niestety się nie zawieruszył. Mieliśmy 9 sztuk na tym biomie. Teraz zrobimy cięcie i widzimy się z powrotem u ziomeczka. Dobra, została mi jeszcze tylko jedna sztuka. Chciałem Wam po prostu to uwiecznić, że jak zabijam 30 sztuk. Jak widzicie, już biłem ponad 15 poziom. Kurde, raptor. Oj.
Gdzie on będzie? Tu jakiś? O nie! Ten duży, kurde, dobra. Musimy już go położyć, cholera. Ankylozaur. A to jest moja ostatnia broń. Dobra, 16 poziom. Tutaj nie idę, bo jest ich za dużo. Jakoś tak od boku może zajdę. Czekaj. Uwaga. Jest ornik jeden, jest orniczek, dobra. Super, 30 na 30, wracamy do ziomeczka. Okej, okay, jesteśmy z powrotem na chacie. Dostaniemy silencera za to, tak? Finalis. Silencer za zabicie 30. No powiem wam, prawie wszystkie apteczki wyjechałem, trochę ananasków, no ciężko. Metal obtained, 20 sztuk. Czy ja mam 20 sztuk metalu? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Ora jakaś jest. Co tam dalej? Deski jakieś są. Oj, chyba nie będzie. Dobra, mordeczki, to nic. Ja cisnę nakopać troszeczkę iron ory. Na każdej strefie możemy ją zdobyć, oczywiście wiadomo, pozyskując ją kill-offem, jakby ktoś nie wiedział. Później udajemy się tutaj do Melting Furnace, gdzie możemy ją przerobić na iron bar, jeżeli dołożymy ognia. Czekajcie, pokażę wam, jak to wygląda. Może ktoś nie wie. O. Drewieńko jakieś jest. No i wygląda to w ten sposób, że otrzymujemy iron bar. Potrzebujemy tego 20 sztuk. Jesteśmy z powrotem, już przypaliło mi się 20 sztuk. Od razu oddajemy te 20 sztuk metalu ziomeczkowi. Finalis. I co teraz? Velociraptor Killet 30 sztuk, a dostaniemy jedną berettę. No dobra. Jakoś to powinno w miarę pójść, także zaczynamy. Dobra, mordeczki, jesteśmy z powrotem. Zostało mi chyba do zabicia 5 sztuk? Tak, chyba 5 sztuk, coś takiego, zaraz zobaczymy. I zapomniałem całkiem, że wykonywałem na live arenę i mam do ot... Ej, ej, nie biegnij tam! I mam do otwarcia... Czekajcie, tak, 5 sztuk jeszcze. Było 6. Na tej strefie już powinienem skończyć tego questa. Zapomniałem, że jeszcze mam do otwarcia, tylko sobie zjem szybko skrzynkę tutaj. Open! Może mi wypaść patelnia. No, super. Silencer, super. I co? Ice Axe, no dobra. Coś tam zawsze wpadnie. O kurde, zapomniałem się w ogóle umyć, ja pierniczę, ale dobra. Powiem wam, że nawet lepiej latać tutaj tak na śmierdziucha. Bo jak wam się nie chce szukać tych potworów, to widzicie, one same od razu przybiegają. Ale wiadomo, musicie mieć jakiś tam w miarę armor. Trzech chyba oponentów podczas tego expa mi wyskoczyło, także skubnąłem im tam tactical seta. Patrzcie, ile ich leci, ja pierniczę. I byłem na airdropie i wypadł młotek. Ten właśnie co robię. Okej, 30 na 30, wracamy się do ziomeczka. Mam już 23 poziom, także powiem wam, że fajnie, fajnie to idzie. Jak od nowa, bardzo fajnie. Skoro były już ornitoholestes, o ile dobrze mówię, teraz były velociraptory, finalis. Aha, teraz musimy zdobyć 20 voltów. Kurczę, 20 voltów będzie chyba dosyć ciężko. Czekajcie, jakieś tam zbierałem po tych strefach. Teraz one się sypały, w ogóle nie wpadłem na to, żeby je podnosić. Boltsy. Jeden bolts. Fantastycznie. A tutaj 6 boltsów. No dobra. Polcy, od razu chciałem wam powiedzieć, jakby ktoś nie wiedział, wypadają na strefach ze skrzyneczek. Także ja się udaję i szukam boltów. No i super, jesteśmy z powrotem. Najlepiej eksplorować z moim zdaniem żółty i zielony biom, raczej jednoczaszkowy i dwuczaszkowy biom, ponieważ je wtedy najłatwiej zdobyć. Te bolcy tam wypada ze skrzynek około 3 sztuk, ja już nazbierałem 20, nawet powiem wam, że dużo energii mnie to nie kosztowało, chyba tylko 3 biomy zwiedziłem, otworzyłem wszystkie skrzynki, już było wszystko uzbierane, także finalis. O kurde, light bulbs. Dobra, mordy. Nie wiem, jak ja to zbiorę, będzie na pewno mega ciężko. Też trzeba będzie chodzić po strefach i szukać tych lampeczek. No dobra. Wykonaliśmy 2, 4, 6 zadań prawie, że. Mam nadzieję, że, mordeczki, wam się odcinek podobał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z wykonywania w questu Jurassic Survival. Trzymajcie się, cześć. We'll be right back.